Środa, 9 stycznia, czas na informacje piotrkowskie. Monika Jarzębska, witam i zapraszam na serwis. Posłanka krytykuje samorząd za budżet miasta, a szczególnie za stawki podatku za użytkowanie wieczyste gruntów. Prezydent z kolei apeluje do posłanki o obniżenie kosztów zatrudnienia ponoszonych przez pracodawców. Wczoraj konferencję prasową zorganizowała poseł Elżbieta Radziszewska. Dziś apel do posłanki skierował prezydent miasta. Elżbieta Radziszewska, poseł na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej, na wczorajszej konferencji prasowej wyraziła dezaprobatę w związku z, jak się wyraziła, licznymi podwyżkami, jakie wraz z Nowym Rokiem obejmą mieszkańców Piotrkowa. W sposób szczególny skrytykowała opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Tych wzrost podatków, które w mieście uchwalili radni, już stał się faktem, ale dochodzi nam coś, co jest w sposób cichy, bez uchwały Rady Gminy, bo jest niepotrzebna w tym wypadku, ale jednak skutkująca podwyżką opłat. Miasto postanowiło, zresztą zgodnie z ustawą, po wielu, wielu latach przeszacować wartość ziemi. A to przeszacowanie wartości ziemi wiąże się z dużo wyższymi opłatami za użytkowanie wieczyste. Czyli wszyscy mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, domów, czy lotniska, czy wszystkich innych miejsc, tam gdzie mamy do czynienia z wieczystym użytkowaniem ziemi, tam opłaty będą dużo, dużo wyższe. Czyli jeżeli ktoś na przykład płacił do Urzędu Miasta za użytkowanie wieczyste w granicach 17 zł czy 19, teraz będzie musiał zapłacić prawie 80 rocznie. Jeżeli ktoś w bloku ma wyodrębnioną własność, to taką decyzję od miasta dostanie do ręki, ale jeżeli ktoś nie ma wyodrębnionej własności, taką decyzję dostanie od spółdzielni, ponieważ spółdzielnia to, co jej naliczono, musi teraz przełożyć na czynsze, które będą płacić mieszkańcy. Zależnie od tego, ile tej ziemi już zostało przeszacowane i na ile wzrosła wartość, 3-4 razy, czy może jeszcze więcej, to o tyle wzrosną dla mieszkańców Piotrkowa opłaty za użytkowanie wieczyste. Ja mam nadzieję, że pan prezydent ma świadomość, że to jest kolejna podwyżka skumulowana na rok 2013. Stąd mój apel do pana prezydenta, by zebrał swoich urzędników, fachowców i licznych doradców i zastanowił się, w jaki sposób można ulżyć mieszkańcom i te podatki, które uległy podwyżce, żeby obniżył, bo to jest dramatyczny wzrost skumulowany w jednym roku. Mój apel w imieniu mieszkańców. Odpowiedź na wczorajsze zarzuty nadeszła dziś z magistratu. Prezydent miasta ustami swojego rzecznika skierował apel do posłanki. Apel prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka do pani poseł na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej Elżbiety Radziszewskiej. Nawiązując do wypowiedzi pani poseł Elżbiety Radziszewskiej, wygłoszonej podczas konferencji prasowej w dniu 8 stycznia 2013 roku, informuję, że to Parlament ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nałożył na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów obowiązek aktualizacji opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych przynajmniej raz na 3 lata po nowelizacji ustawy. Nie kto inny, jak pani poseł Elżbieta Radziszewska, była w składzie Sejmu przyjmującego ustawę. Realizacja tego obowiązku jest poddawana kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Urząd Wojewódzki. Piotrkowski magistrat poddany był takiej kontroli w 2012 roku przez Urząd Wojewódzki, czyli organ administracji rządowej w terenie. Wydano pozytywną opinię, tym niemniej zobowiązano miasto do przeprowadzenia w kilku przypadkach aktualizacji opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w roku 2012. Nie kto inny, jak parlamentarzyści, mogą zmienić zapisy tej ustawy. W trosce o poziom życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w obliczu pogłębiającej się biedy w Polsce apeluję do pani poseł Elżbiety Radziszewskiej, członka partii rządzącej w naszym kraju, aby podjęła działania zmierzające do obniżenia składek ZUS-owskich, kosztów zatrudniania ponoszonych przez pracodawców, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłat za energię elektryczną, paliwo i gaz, które znacząco obniżą koszty życia zarówno piotrkowian, jak i obywateli naszego kraju. Pani poseł Elżbieta Radziszewska swoją wypowiedzią uderza w samorządy, które obecnie są największymi inwestorami w kraju. Jednocześnie wie, że pieniądze
pochodzące z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa w 75% trafiają do budżetu państwa. Przedstawienie informacji w sposób umyślnie wybiórczy i nierzetelny ma na celu wprowadzenie w błąd piotrkowian. Wypowiedzi pani poseł Elżbiety Radziszewskiej wpisują się w styl wypowiedzi prezentowanych przez moich politycznych przeciwników. Oczekuję ze strony pani poseł Elżbiety Radziszewskiej pozytywnych działań na rzecz mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Zapraszam do współpracy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie przeżywa oblężenie. Żeby zapisać się na egzamin, trzeba odczekać w długiej kolejce, a ta pojawia się na długo przed otwarciem drzwi. Kursanci chcą zdążyć przed 19 stycznia, kiedy w życie wchodzą nowe przepisy egzaminowania. Do niedawna piotrkowski WORT egzaminował do 200 osób dziennie. Teraz ta liczba wzrosła o 50%. Ośrodek czynny jest już od 7:30 i nawet do godziny 18:00. Każdy chce zdać egzamin jeszcze na starych zasadach, a na to coraz mniej czasu. Największa rewolucja ma dotyczyć teorii. Tego najbardziej boją się kursanci oraz ich instruktorzy. Zależało mi na tym, żeby zdawać jeszcze na starych przepisach, no ale no wszyscy się boją tych nowych przepisów. Nie wiem, czy to jest uzasadnione jakoś. No, trochę się boję, jednak to trudniej niż dotychczas było. No. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno zdawalność spadnie tych kursantów. No teraz wiadomo, testy mają, biorą sobie do domu, uczą się, no a po tych zmianach no, nie będzie takiej możliwości. Po wprowadzeniu nowych zasad baza pytań egzaminacyjnych sięgnie kilku tysięcy i nie będzie praktycznie możliwości wyuczenia się ich na pamięć. Pula pytań, na które trzeba odpowiedzieć, również wzrośnie z 18 aż do 32. Na przeczytanie każdego z nich będzie 20 sekund, a na odpowiedź tylko 10. Nie będzie można również wrócić do poprzednich pytań. Zmiany straszą, ale, jak twierdzi dyrektor Ośrodka Ruchu Drogowego, są też i dobre strony tego egzaminu. Zasadnicza zmiana na plus w mojej ocenie. Obecny egzamin teoretyczny ma 3 możliwości odpowiedzi. Z tych 3 prawidłową odpowiedzią może być 1, 2 lub 3. W nowej formule są 2 lub 3 odpowiedzi, ale prawidłowa jest tylko 1. W ośrodku zostało już tylko kilka wolnych terminów egzaminu, który można zdać na dotychczasowych zasadach. Egzamin praktyczny nie ulegnie zmianie. Było największym polskim zrywem narodowym skierowanym przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Powstanie styczniowe, bo o nim mowa, a dokładniej 150. rocznica wybuchu jest okazją do zorganizowania okolicznościowej wystawy przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku na terenie Królestwa Polskiego i objęło swoim zasięgiem ziemię Królestwa, Litwy, Białorusi i części Ukrainy. Z okazji 150. rocznicy tego zrywu narodowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej można zobaczyć szereg publikacji i innych ciekawostek poruszających tematykę tamtego okresu. Na wystawie można zobaczyć książki o powstaniu styczniowym z naszych zbiorów tutaj bibliotecznych, czasopisma, bardziej artykuły z czasopism i wszystko to jest ilustrowane obrazami, które pochodzą ze zbiorów internetu. Na ekspozycję składają się książki historyczne dokumentujące przebieg zdarzeń powstańczych. Nie zabrakło też gablot z materiałami i publikacjami poświęconymi potyczkom i bitwom na terenie ziemi łódzkiej. W gablotach znajduje się także kalendarium z wyszczególnieniem najważniejszych bitew, jakie rozegrały się w ramach powstania styczniowego. Zobaczyć można także zdjęcia ukazujące sylwetki przywódców i pamiętniki. Warto przypomnieć, że wystawa przygotowana jest w związku z ogłoszeniem przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej uchwały ustanawiającej rok 2013 rokiem Powstania Styczniowego. Ekspozycję w bibliotece można oglądać do końca stycznia. Gdy śliczna panna, lulajże Jezuniu, czy pójdźmy wszyscy do stajenki. Te najpiękniejsze polskie kolędy można było usłyszeć w miniony piątek w kościele Panien Dominikanek. O tak niezwykły repertuar, wykonanie i muzykę zadbał chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia wraz ze Szkolną Orkiestrą Smyczkową. W klimat świątecznego kolędowania licznie przybyłych do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej wiernych wprowadzili uzdolnieni podopieczni Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia.
Mnie się bardzo podoba, jestem zauroczona, ja już widziałam ten koncert, ponieważ moje dziecko też śpiewa w tym chórze i chodzi do szkoły muzycznej, gra na klarnecie, także ja jestem bardzo zadowolona, syn też bardzo chętnie korzysta, przyjeżdża do szkoły, nie mamy z tym żadnych problemów, także jestem bardzo zadowolona. Uważam, że powinny być te koncerty corocznie organizowane, rzeczywiście dają dużo i możemy podziwiać, co te nasze dzieci w szkole muzycznej uczą się, czego się uczą. Do śpiewania lub nucenia kolęd, takich jak choćby przybierzeli do Betlejem pasterze, nikogo nie trzeba było zachęcać. Jak podkreślali nauczyciele, dla nich i dla młodzieży występ przed piotrkowską publicznością jest czymś bardzo wyjątkowym. To już jest tradycja, że organizujemy koncerty. Szkoła muzyczna organizuje koncerty w kościele u panien i zawsze to jest wielka przyjemność w tak pięknej świątyni móc kolędować wspólnie z mieszkańcami Piotrkowa. Jak się okazuje, dobór kolęd wykonywanych podczas koncertu nie był przypadkowy, ale starannie przemyślany. Klucz jest bardzo prosty. Staramy się wykonywać te kolędy, które słuchacze też znają, żeby mogli się ewentualnie włączyć do śpiewania, do wspólnego kolędowania. Też wybieramy kolędy mniej znane, żeby zapoznać właśnie publiczność z nowymi pastorałkami. Na zakończenie nie zabrakło i bisów. Następna dawka muzycznych doznań już 10 stycznia. Koncert noworoczny w Kościele Panien Dominikanek będzie podsumowaniem akcji Szlachetna Paczka. Eleganckie papierowe kwadraty, stonowana barwa tworzywa w dyskretnych białych ramkach, spokój i chód geometrycznych obrazów. Taki właśnie klimat wniosła do wnętrza ośrodka działań artystycznych wystawa Między płaszczyzną a przestrzenią, autorstwa Agnieszki Basiak. Prezentowana w Piotrkowie kolekcja obrazów jest wystawą publikującą pracę habilitacyjną Agnieszki Basiak. Autorka porusza się w obszarze abstrakcji geometrycznej, a jej praca to wynik fascynacji papierem jako tworzywem. Wykonanie jednego obrazu zajmuje autorce od paru dni do tygodnia. Zdarza się tak, że często papier trzeba sprowadzać aż z Włoch. Papierowe dzieła zrobiły na oglądających wystawę nie lada wrażenie. Podziwiam precyzję i chyba spokój charakteru do tego typu prac. Także jestem pod wrażeniem. Myślę, że monochromatyzm również mnie uwodzi. Pewna logika, którą zresztą pani Agnieszka sama wyłuszcza w swoich wypowiedziach. Są świetne, po prostu są świetne. Wystawa piękna jest, fajna, dosyć niekonwencjonalne podejście do sztuki, do piękna. Wydaje mi się, że należy podziwiać cierpliwość autorki i kreatywność, pomysłowość. Autorka celowo pozbywa się płótna, pędzli i farb. Istotną rolę w jej pracach odgrywają rytm oraz zjawisko światłocienia. Jak sama mówi, papier jest dla niej środkiem wyrazu i swojego rodzaju medium. Muszę przyznać, że już od czasów studiów zachwyciło mnie tworzywo, jakim jest papier. I od właśnie zajęć na kompozycji, w którym teraz mam przyjemność uczyć i działać, że tak powiem, wzięła się ta fascynacja papierem od pierwszych takich naszych prób studenckich, różnych ćwiczeń dotyczących ekspresji tworzywa, uaktywnienia powierzchni płaskiej. I ta pasja po ukończeniu akademii do mnie po prostu wróciła w jakiś naturalny, powiedziałabym, sposób. Wystawę papierowych kompozycji Agnieszki Wasiak można oglądać w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej do 31 stycznia. Za chwilą powiemy o tym, gdzie najlepiej wybrać się, by grać razem z Wielką Orkiestrą i pomagać potrzebującym, czyli o przygotowaniach do niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piotrkowie. Po programie, jak w każdą środę, magazyn sportowy. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. The
21. finałowi Wielkiej Orkiestry w Piotrkowie przez cały dzień towarzyszyć będzie wiele atrakcji. Do sztabu działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury do zbiórki pieniędzy przyłączą się kluby, instytucje i stowarzyszenia. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego będzie można za pieniądze wrzucone do puszki, m.in. spróbować swoich sił na egzaminie próbnym kategorii B. Co jeszcze czeka piotrkowian na placu manewrowym WORD tego dnia? Będziemy również chcieli zorganizować egzamin na kartę motorowerową, ponieważ jest duże zapotrzebowanie młodzieży, a wszyscy wiemy, że zmieniają się przepisy, w związku z tym młodzieży na pewno nam przybędzie. Specjalną ofertę taką proponujemy już tutaj jako może nie tyle WORD, ale przyjaciele Michała Bąkiewicza i członkowie fanklubu, a w WORDzie w Piotrkowie jest sporo takich osób. Będzie licytowana koszulka i spodenki, cały strój siatkarski aktualny z tego roku i medal z Ligi Światowej, kiedy Skra Bełchatów zdobyła srebrny medal. To jest ten medal, który będzie go można wylicytować 13 stycznia. Tych, którzy lubią poczuć nieco adrenaliny, klub Meet Auto zaprasza na ulicę Michałowską, gdzie czeka specjalny tor, który samodzielnie będzie można przejechać autami terenowymi i quadami. Oprócz atrakcji motoryzacyjnych, klub na ten dzień przewidział licytację, ognisko, kulik i inne atrakcje. Zapraszamy w niedzielę od godziny 13. My zaczynamy o godzinie 13 rano przygotowania samochodów, przygotowania toru i od godziny 13 już zaczynamy z wielką muzyką, z wielką pompą. Zapraszamy także na godzinę 20 na Światełko do Nieba. Robimy tutaj corocznie, także po prostu jest rodzinnie, jest przyjemnie. Zapraszamy wszystkich chętnych. Do akcji Jurka Owsiaka w tym roku włączyły się też w całej Polsce niektóre salony fryzjerskie. W Piotrkowie, w salonie Millennium w budynku Roki, na chętnych za pieniądze wrzucone do puszki czekają m.in. porady, badanie skóry i włosa mikrokamerą, a nawet możliwość zmiany fryzury. Nie zabraknie też licytacji. 13 stycznia od godziny 12 będziemy udzielać porad. Mamy tutaj mikrokamerę, w której możemy zbadać stan włosa, skóry klientki. Możemy również wykonać strzyżenie, czesanie, jeżeli ktoś będzie życzył. Oczywiście to wszystko będzie bezpłatnie, z tym, że wszystkie jakieś datki zasilą Wielką Orkiestrę. Również chętni do oddania krwi tego dnia będą mogli wspomóc potrzebujących. Na krwiodawców czekają drzwi otwarte w piotrkowskim punkcie pobrań przy ulicy Słowackiego 74. W najbliższą niedzielę nasi krwiodawcy będą mogli oddać krew na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Placówka otwarta będzie w godzinach od 10 do 13 i w tym momencie będzie można przyłączyć się właśnie do pana Owsiaka. Mocy tego dnia dodadzą koncerty w Amfiteatrze Miejskim, które rozpoczną się o godzinie 17. Publiczność pod sceną rozgrzewać będzie tego dnia wiele zespołów. Wychodząc z założenia i z dawnego powiedzenia, że jest w orkiestrach dętych jakaś siła, więc nasza orkiestra miejska, orkiestra dęta rozpocznie o godzinie 17 właśnie cały koncert w Amfiteatrze, później kapela spod dębu. No i oczywiście nie może zabraknąć młodzieży, tutaj będą wokaliści z Miejskiego Ośrodka Kultury i Misza, który uprawia styl beatboxu. No i na koniec grzmiąca politruwa, to będzie rock'n'rollowo, więc uważam, że koncert, który po prostu w międzyczasie będzie Światełko do Nieba, będzie na koniec właśnie naszej akcji super sprawa. W międzyczasie na scenie amfiteatru będzie można wziąć udział w atrakcyjnych aukcjach. Z ciekawostek po prostu zawsze nazywam, że mamy jakiegoś takiego hiciora, jeśli chodzi o rzecz, którą będziemy sprzedawać na scenie. W tym roku mamy rękawice bokserskie bardzo dobrej firmy sportowej z podpisem Tomasza Adamka. To są właśnie te rękawice przekazane przez sieć sklepów Zagłoba. Uważam, że tutaj cena wywoławcza będzie od 200 zł, a za to kilka setek chyba powinniśmy zebrać. Jak co roku w akcję Wielkiej Orkiestry swój wkład włożyli także więźniowie piotrkowskiego aresztu, którzy przygotowali puszki oraz przekazali na aukcję własnoręczne prace, między innymi obrazy. Na koniec wszystkim piotrkowskim wolontariuszom przypominamy o odprawie, która odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 17 w Miejskim Ośrodku Kultury.
Coraz bardziej dramatyczna staje się sytuacja piłkarek ręcznych Piotrkowi. Piotrkowianki przegrały przed własną publicznością ze startem Elbląg 23-27. W meczu 13. kolejki Superligi PGNiG i nadal zajmują przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Początek nowego roku miał przynieść lepszą grę piłkarek ręcznych Piotrkowi i co za tym idzie także powiększenie skromnego dorobku punktowego. Już pierwszy mecz przeciwko startowi Elbląg pokazał jednak, że zespół Inny Krzysztoszek nadal nie może złapać właściwego rytmu. Piotrkowianki zasłużenie przegrały i tym samym jest to dla nich 11. porażka w sezonie. Początek meczu zdecydowanie należał do startu. Drużyna Jerzego Cieplińskiego prowadziła w 6. minucie już 5-2. Trzybramkowe prowadzenie przyjezdne utrzymały do 28 minuty. Przy stanie 12-9 dla Elblążanek nastąpił zryw Piotrkowi. Dwukrotnie do bramki trafiła Agata Wypych, a do remisu udanym wejściem ze skrzydła doprowadziła Paulina Cieślak. Do szatni zespoły weszły więc przy remisie 12-12. Po udanej końcówce pierwszej połowy w wykonaniu Piotrkowi wydawało się, że gospodynie mogą powalczyć o pełną pulę. Nadzieje rozwiane zostały jednak bardzo szybko. Start już w 34 minucie odzyskał trzybramkowe prowadzenie. A kiedy na kwadrans przed końcem wygrywał aż 23-15, stało się jasne, że wywiezie z Piotrkowa 2 punkty. Zagrałyśmy trochę słabiej w obronie w dzisiejszym meczu, przegrywałyśmy akcję 1-1. Padały nam z tego bramki, nie mogłyśmy skontrować, a wiadomo, że najłatwiej zdobywa się bramki z kontry. W ataku zespół z Elbląga był dużo wyższym zespołem niż my. Trudno nam było się przebić w ataku i stąd też ta porażka. Dzisiaj to skuteczność była tragiczna, szczególnie drugiej linii. Ciężko. Ciężko na dzień dzisiejszy cokolwiek mówić. Kolejny mecz przegrany, co? Atak pozycyjny nam nie idzie, no nie idzie. No jeżeli rzut nie siedzi, jeżeli każdy boi się rzucać, to no nic nie, nam nie wyjdzie. Piotrkowia kolejne 2 mecze rozegra również przed własną publicznością. 12 stycznia piotrkowianki podejmą Politechnikę Koszalin, a tydzień później zmierzą się z KSS Kielce. Do rozpoczęcia rundy wiosennej pozostało co prawda jeszcze kilkadziesiąt dni, ale niektóre zespoły piłkarskie rozpoczęły już przygotowania do drugiej części sezonu. Na boisko wrócili także piłkarze czwartoligowej Concordii Piotrków, którzy w minioną sobotę spotkali się po raz pierwszy po świąteczno-noworocznej przerwie. Treningi odbywać się będą, ja już mówię, poniedziałek będzie to jeszcze 3 dni na boisku, takie po prostu wentylowanie płuc po tej długiej, niestety ta przerwa była dosyć długa, była miesięczna. Też jeszcze mamy 3 zajęcia tutaj na obiekcie naszym. Następnie wchodzimy już od 14, to jest poniedziałek, na salę. Sala będzie 3 razy w tygodniu na obiektach Akademii Świętokrzyskiej. I prócz tego 2 razy w tygodniu jeszcze dodatkowo na boisku, no i plus 6 będzie sparing. Na ławce trenerskiej zmian na razie nie będzie, choć trzeba wspomnieć, że działacze prowadzili w tej sprawie rozmowy z kilkoma trenerami. Żaden z nich nie zdecydował się jednak objąć Concordii. Zespół ponownie poprowadzi więc duet Marek Pochopień - Sławomir Druszcz. Nieco więcej może zmienić się natomiast w składzie zespołu. Z drużyną pożegna się najprawdopodobniej kilku obcokrajowców. Icaro Pereira przychodzi do klubu Olimpia 2004 Elbląg. Na testy jedzie Piotr Woźniak do drugiej ligi Wisła Puławy. Na testy jadą 2 Nigeryjczycy, Adjibola Osikoja i Lekan Musbał. Jeden jedzie do Ekstraklasy, awizowany jest Wiśle Kraków, drugi do drugiej ligi. Obcokrajowców mają zastąpić juniorzy. Do zespołu dołączyli m.in. Andrzej Zelcer i Mateusz Grabowski. W drugiej rundzie bramki Concordii będzie najprawdopodobniej strzegł kolejny przedstawiciel młodego pokolenia, Karol Domżał, wypożyczony do piotrkowskiego zespołu z łódzkiego klubu sportowego. Ten 18-latek kilkakrotnie brał już udział w zgrupowaniach młodzieżowej reprezentacji Polski, a ostatnio przebywał na testach w Torino, w zespole włoskiej Serii A. Uważam, że Piotrów ma bardzo fajne zaplecze. Wiele klubów z pierwszej ligi nie ma takiego zaplecza jak ma Concordia, czyli stadion, 2 trawiaste boiska, hala niedaleko. Myślę, że tego możemy nawet w Łodzi zazdrościć, gdyż ŁKS i Widzew nie mają własnych takich obiektów jak tutaj. Także jestem zadowolony z poprzedniej rundy, gdyż dla mnie najważniejsze było grać. Może nie jest to jakiś wygórowany poziom w tej czwartej lidze, ale jest to dobry poziom dla mnie. Myślę, że mam dużo pracy zawsze w każdym meczu, więc... Bo jestem zadowolony z tego, że tutaj trafiłem.
Prócz Karola Domżała w sobotnim treningu wzięli udział także trzej reprezentanci jednego z łódzkich klubów. Działacze nie chcą jednak na razie zdradzać ich nazwisk. Podczas okresu przygotowawczego piłkarze Concordii rozegrają co najmniej 7 sparingów z takimi rywalami jak Pelikan Łowicz, Warta Sieradz, Broń Radom czy Włókniarz Zelów. Wszystkie mecze kontrolne zostaną rozegrane na wyjeździe, natomiast pierwszy mecz o punkty Concordia rozegra z zajmującym obecnie trzecie miejsce w czwartej lidze Mechanikiem Radomsko. Piotrkowski Atletyczny Klub Sportowy po raz kolejny zwyciężył w klasyfikacji klubowej Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży w Polsce. Do klasyfikacji zaliczane są wyniki z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw Polski Juniorów oraz Mistrzostw Polski Młodzieżowców. AKS wyprzedził w tej klasyfikacji Sobieskiego Poznań i Kartuzję. Kartuzy zdobywając 236 punktów. Od kilku dobrych lat. Jeżeli chodzi o to współzawodnictwo dzieci i młodzieży, nie spadamy poza pierwszą trójkę w Polsce. W ubiegłym roku też żeśmy wygrali. 2 lata temu wyprzedził nas Sobieski Poznań, mieliśmy drugie miejsce, ale już 3 lata temu znowu byliśmy pierwsi. Także no tutaj, jeżeli chodzi o te najmłodsze grupy wiekowe, to od kilku lat dominujemy w kraju. Co świadczy o bardzo wysokim poziomie szkolenia? No myślę, że to żadna tajemnica. My się opieramy głównie tutaj na swoich zawodnikach, czyli tutaj z terenu Piotrkowa. Ten system ma to do siebie, czy to pogoda, czy nie pogoda. Ci zawodnicy jednak, ci, którzy są tutaj, to są dlatego, bo chcą być, trenują, uprawiają zapasy, chcą uprawiać i nie mają tutaj takiego dużego podtekstu te sprawy finansowe. To dopiero gdzieś tam później wychodzi i z takimi zawodnikami, którzy są wewnętrznie mocno dobrze zmotywowani, można coś zrobić. Wśród juniorów, którzy w minionym roku osiągnęli największe sukcesy, znalazł się m.in. Mateusz Bernatek. Zdobyłem brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów, później powtórzyłem to na Mistrzostwach Polski Seniorów, też zdobyłem brązowy medal w kategorii 60 kg i jakiś miesiąc temu bodajże był Puchar Polski Juniorów, na którym zająłem też 2. miejsce. Pracuję codziennie, każdego dnia przelewam jak najwięcej potu na treningach po to, żeby na zawodach pokazać się z jak najlepszej strony. Przypomnijmy, treningi piotrkowskich zapaśników odbywają się w hali Sokół, znajdującej się przy Alei 3 Maja 12. Każdy, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z tym sportem, może się tam zgłaszać codziennie o godzinie 16.